Witajcie kochani w nowym odcinku. Dzisiaj zrobimy przegląd września z mojego bullet journala, zatem zapraszam Was do oglądania. Pierwsza strona września jest to strona powitalna. Ja tak naprawdę skupiłam się na motylkach oraz kwiatkach, jeszcze nie chciałam tak za bardzo się wprowadzać w tematykę jesieni, więc tak jak widzicie, u mnie górowały fiolety. Rozkład miesięczny nawiązuje kolorystycznie do strony powitalnej. Na moim kanale jest filmik stworzenia strony powitalnej oraz tego rozkładu miesięcznego, więc zapraszam Was do oglądania. Jeśli chcecie sobie zobaczyć, na górze powinna się pojawić karta. Pierwszy tydzień września u mnie tak naprawdę zagościły muchomorki, czerwone muchomorki i głównie cały tydzień samych czerwienia. Te nadal muchomorki, które tutaj widzicie, były rysowane przeze mnie, natomiast reszta to są naklejki, które kupiłam w Oszołomie. W kolejnym tygodniu zagościł u mnie miłożąb japoński. Jednocześnie sobie troszkę porysowałam liści miłożębu oraz dodałam washi oraz naklejki. Kolejny tydzień, tutaj jest tak naprawdę powrót do koloru fioletowego oraz troszeczkę weszło mi tutaj koloru turkusowego, takiego ciemnego. Tutaj akurat sobie sama Was grałam cienką pisem, coś na wzór tej washi, gdyż ona mi się bardzo podoba, bardzo mnie zainspirowała i chciałam po prostu troszeczkę powielić ten wzór, tylko bez koloru. Dokleiłam również misie, takie słotaśne, kupiłam jeszcze je w Pradze, jak byłam w lipcu. Oraz nie mogła zabraknąć informacji, że już jest pierwszy dzień jesieni. Kolejne dwie strony to są takie kolekcje, bardziej do śledzenia. Moja lista życzeń numer 2. Pierwsza już się pojawia w innym miesiącu, tu jest ciąg dalszy. Natomiast po prawej stronie mamy listę z promocjami z Rossmana. Nie wiem, czy Wy również śledzicie promocje, jakie ogłasza Rossman. Ja bardzo lubię te promocje typu 2 plus 2 albo minus 49 na kolorówkę. Więc wolałam sobie zrobić taką stronę, żeby ją śledzić, kiedy są to promocje, od kiedy, do kiedy. I sobie, żeby później odhaczać te promocje, w których brałam akurat udział, czyli w których dokonywałam zakupu. Piszcie, czy korzystacie. Ja bardzo lubię te promocje. Kolejny tydzień, tutaj już tak naprawdę kolorystycznie podporządkowała mi się całość pod jarzębinę. Tak naprawdę cały kolor podyktowała washi, którą tu widzicie. Dodałam troszkę naklejek, wydatek jak zwykle, troszkę paskrołków. No i to byłoby tyle, jeśli chodzi o tygodniówki. Ostatnia strona września, tu jest taka strona, gdzie sobie troszkę podlewałam, rysowałam liście. Stworzenia tej strony również robiłam filmik, więc na górze powinna się pojawić karta, żeby Was odesłać do tego filmu. Zatem to już wszystko. Dziękuję Wam ślicznie za oglądanie i zapraszam Was do kolejnych odcinków. Na razie, pa pa!